Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z ulubieńcami po dosyć długiej nieobecności. Będą to ulubieńcy stycznia oraz ulubieńcy grudnia zeszłego roku, bo takiego filmiku nie nagrywałam. Wiedziałam, że nie będę za bardzo zmieniała ani mojej pielęgnacji, ani tego, jak się maluję, więc postanowiłam te dwa filmiki nagrać po prostu pod koniec stycznia, czy w lutym, tak jak to robię. Będzie to głównie pielęgnacja, ponieważ udało mi się odkryć wiele doskonałych produktów, które pomogły mi, pomagają mi cały czas w zasadzie zwalczać moje problemy z pryszczami na czole. Mam nadzieję, że Wy także widzicie poprawę. Ja widzę znaczną poprawę mojego stanu skóry i opowiem Wam właśnie, co mi w tym pomogło. Zacznę może od dwóch produktów z jednej firmy. Odkryłam nową markę kosmetyków pielęgnacyjnych, markę kosmetyków naturalnych. Jest to firma z Nowej Zelandii, nazywa się Antipods. I używałam przez 2 miesiące z ich gamy dwóch produktów, kremu na noc oraz kremu pod oczy. Pierwszy krem to jest krem na noc. Ja go dostałam i po prostu jestem nim zachwycona. To jest krem, który zawiera w sobie wyciągi z awokado. Na pierwszym miejscu w składzie jest woda, masło shea, awokado, właśnie olej z awokado, miód manuka, olej makadamia. Jest mnóstwo dobrych składników, i to takich na wysokich miejscach. Krem nie ma może jakiegoś wyjątkowego zapachu. Znaczy nie jest jakiś bardzo nieprzyjemny zapach, taki trochę odrobinę ziołowy. Ja się obawiałam, że będzie pachniał miodem, a ja nie cierpię zapachu miodu, na szczęście tego nie ma. I to jest krem, on ma pojemność 60 gramów. Ja go używam od 2 miesięcy. I zobaczcie, zużycie moim zdaniem jest... nie jest takie duże. Zazwyczaj w ciągu 2 miesięcy zużywam 1/3 kremu. Tutaj wydaje mi się, że ułożyłam go mniej, bo krem jest niesamowicie wydajny. Naprawdę wystarczy najmniejsza ilość, żeby rozsmarować ten krem na twarzy, żeby on się dobrze wchłonął. Ja przyzwyczajona do tego, że zazwyczaj wieczorami nakładałam dosyć grubą warstwę kremów. Zrobiłam tak samo właśnie z tym. I niestety on się za bardzo nie chciał wchłonąć wtedy. Zajmowało to bardzo dużo czasu. Więc potem, jak już się przyzwyczaiłam, że wystarczy tylko naprawdę niewielka ilość, krem działa rewelacyjnie, jest to krem odżywczy. I ja rzeczywiście zauważam, że moja skóra jest lepiej odżywiona, że nie budzę się rano z uczuciem ściągnięcia, że skóra nie jest przesuszona, co mogłoby się wydarzyć w tych 2 miesiącach. Ponieważ używałam takiego kremu na pryszcze, który powinien skórę wysuszać, na szczęście niczego takiego nie zauważyłam. Wydaje mi się, że moja cera jest aktualnie w bardzo dobrym stanie, jeżeli chodzi o jej nawilżenie i odżywienie. Ten krem w Australii kosztuje około 40 chyba dolarów. Musiałam dokładnie sprawdzić. Więc jest to cena dosyć wysoka, ale jak na australijskie warunki powiedziałabym, że jest to raczej taka półka średnia, ponieważ wiele kremów, na przykład z L'Oreal czy z Garniera, kosztuje podobne kwoty. I zachęcona działaniem tego kremu kupiłam także krem pod oczy. Ten krem jest z olejkiem, z olejem z kiwi. Z wyciągiem z nasion kiwi. I muszę powiedzieć, że również spełnił moje wymagania. Nie wiem, czy zauważyłyście, przypuszczam, że tak. Mniej więcej w listopadzie i grudniu miałam tutaj pod okiem taką dosyć widoczną zmarszczkę i to była oznaka egzemy. U mnie tak się egzema objawia na oku, między innymi. I żadne kremy sobie z tym nie radziły. Po prostu tutaj muszę skórę bardzo dobrze nawilżać. I te objawy egzemy na szczęście nie pozostawiają trwałych śladów. Więc starałam się po prostu skórę bardziej nawilżyć i ją tutaj powiedzmy odbudować, bo ta skóra stała się bardzo taka delikatna i bardzo cienka. I kremy, których używałam, niestety nie spełniały moich oczekiwań. Moja skóra cały czas wydawała się podrażniona, nie była wystarczająco nawilżona i nakładanie makijażu nie było przyjemnością w tym momencie. Widać było przesuszone miejsca, zbierało mi się dużo korektora na przykład, czy podkładu w załamaniach. A ten krem w ciągu 2 miesiąca w zasadzie, odkąd go używam, doprowadził moją skórę do takiego stanu, że nie widzę teraz różnicy, jak dotykam sobie tutaj tego oka, które nie było dotknięte egzemą, a tego oka, które miałam problemy, to nie widzę różnicy w strukturze skóry. On tutaj na opakowaniu jest napisane, że udowodnione jest to naukowo, że ten krem wzmacnia i stymuluje produkcję kolagenu. Jest to 82% więcej podobno. I ja tutaj nie mogę Wam powiedzieć procentowo, jak mi się poprawił stan skóry, ale na pewno jest to krem bardzo dobry. Również mamy tutaj 30 ml, a takie kremy pod oczy zazwyczaj to jest pojemność 15-20 ml.
Ja go używam 2 razy dziennie od ponad miesiąca i jak widzicie, zużycie również jest bardzo niewielkie. Więc wydaje mi się, że mimo dosyć wysokiej ceny tych produktów, wystarczą mi one na bardzo długo. Ten krem jest również wydatek w granicy 35 dolarów. Nie wiem, jakie jest dostępnością tej firmy w Europie, ale przejrzę sklepy internetowe, poszukam i podam Wam linki pod filmikiem, jeżeli coś znajdę, jeżeli interesuje Was taka linia kosmetyków. Kolejny produkt, Eva Clark K. Wiele z Was mi go polecało na moje problemy z pryszczami. Ja się wahałam, bo obawiałam się, że będzie mi bardzo wysuszał skórę, a nie chciałam jeszcze dodatkowo oprócz pryszczy mieć złuszczających się płatów skóry. Ale w końcu się przełamałam, już nie miałam innych opcji, wyczerpałam wszystkie inne opcje ratunkowe, więc kupiłam ten krem. I muszę powiedzieć, że nie jestem jakoś bardzo zachwycona, nie działał tak dobrze jak u wielu dziewczyn i tak jakbym się spodziewała. On podobno ma wyciągać te pryszcze i zaskórniki na powierzchnię skóry i potem to wszystko leczyć, czy wspomagać ich leczenie i zanikanie. U mnie tego tej fazy nie było i przez miesiąc, jak go używałam, przez cały grudzień w zasadzie nie widziałam jakichś rewelacyjnych efektów. I nie wiem, czy było to spowodowane tym, że krem po prostu działa tak średnio na mojej skórze, czy tym, że po prostu skórę za bardzo złuszczałam i wtedy jednak ten krem nie mógł wystarczająco działać. Dopiero zauważyłam poprawę stanu mojego skóry przez ostatnie 2-3 tygodnie i jest to moim zdaniem związane z innym produktem. Dlatego jeszcze minusem tego kremu jest to, używam go także na brodzie, bo tutaj mam takie czasami małe zaskórniki. Wydaje mi się, że ten krem jeszcze je pogorszył niestety. Nie miałam nigdy aż takich problemów, teraz mam takie po prostu grudki, nigdy tego nie miałam, więc muszę sobie teraz z tym jakoś poradzić inaczej. Także krem jest ok, jeżeli go połączymy chyba z odpowiednim innym produktem, z jakimś tam płynem do mycia twarzy, ale nie zawsze będzie się sprawdzał, moim zdaniem. Ale teraz mój bohater tego miesiąca jest to taki płyn do mycia twarzy, do makijażu. To jest Avène Extremely Gentle Cleanser. On ma taką formę, nie wiem, czy to będzie widać. Formę takiego gluta białego. Taka bardzo gęsta, żelowa, powiedzmy lekko konsystencja. I odkąd używam tego produktu, moje pryszcze po prostu znikają z dnia na dzień, muszę powiedzieć. Stan mojej skóry poprawia się z dnia na dzień, co jest niesamowite, bo ten produkt nie jest przeznaczony tak naprawdę stricte do skóry z problemami trądzikowymi. On po prostu jest przeznaczony do skóry podrażnionej i wrażliwej. I ja już po pierwszych kilku użyciach zauważyłam, że rzeczywiście moja skóra nie była tak zaczerwieniona. Bo jednak pryszcze powodują zczerwienienie skóry i ta skóra była taka właśnie troszeczkę napięta i bardzo wrażliwa. I odkąd zaczęłam go używać, po pierwszych kilku użyciach już zauważyłam poprawę. Po tygodniu zauważyłam, że rzeczywiście moje pryszcze zaczynają zanikać. I nie wiem, jak to działa. Często było tak, że coś mi się pojawiało, wyskakiwała mi jakiś jeden wulkan. I po użyciu tego produktu wieczorem obudziłam się rano i ten pryszcz się dalej nie rozwijał. Po prostu przechodził do fazy zanikania, więc rewelacja. Ja go nie używam dokładnie tak, jak tutaj producent nam zaleca, bo on jest... Teoretycznie można go używać tak, że po prostu zmywamy nim makijaż. A to jest produkt, którego nie musimy zmywać wodą. I ja sobie trochę nie wyobrażam, że mogłabym produkt do makijażu, mając na twarzy na przykład dużo makijażu, czy pełen makijaż, podkład, tusz, jakieś cienie, puder, żebym po prostu sobie coś tam wtarła i poszła spać. To jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe i obawiałam się, że może mi to jeszcze bardziej zapchać skórę i nie wyczyści mi tej skóry dokładnie, więc używam płynu do makijażu, a następnie tego płynu z Avène i naprawdę rewelacja. Nie wiem, jak to się dzieje. Przestałam skórę złuszczać i tylko używam tego produktu na razie. I działa to rewelacyjnie. Mam nadzieję, że też to widzicie, że jednak moje czoło wygląda już troszeczkę lepiej. Także mogę Wam ten produkt w 100% polecić. On w Australii kosztuje około 27 dolarów. Myślę, że w Polsce będzie to troszeczkę mniej. I teraz przechodzę do kolorówki. Nie było tego dużo. Pierwszy produkt jest to cień do powiek z Inglota 353. Taki nudny, cielisty cień. Widziałyście go wielokrotnie w moich filmikach. To jest cień, którego ja zazwyczaj używam do rozświetlenia łuku brwiowego, kiedy przygotowuję makijaże, które są perłowe czy brokatowe. A ostatnio używam go także do makijaży dzienny. Nakładam go na całą powiekę najczęściej. Do tego, jeżeli mam czas, to nakładam się w załamaniu. Jak nie, to tylko tuszuję rzęsy i jestem gotowa na wyjście.
Ten cień rewelacyjnie rozświetla oko. On sprawia wrażenie, że jesteśmy wyspane, świeżej wyglądamy. Jeżeli oczy wyglądają świeżo, to i cała twarz wygląda troszeczkę bardziej świeżo. Przynajmniej u mnie tak to się sprawdza. Więc bardzo często go używałam, zresztą chyba to widać po zużyciu cienia. Drugi produkt to tusz do rzęs Max Factor Masterpiece. Widziałeś go już też wielokrotnie, że o nim mówiłam wiele razy, więc to tylko taka wzmianka. Przygotowuję także filmik o moich ulubionych tuszach do rzęs. Ostatnio odkryłam nowy, genialny tusz, o którym Wam też opowiem na pewno. Przygotuję recenzję oddzielną, mimo że rzadko robię recenzję jednego produktu, ale myślę, że ten akurat tusz nowy jest tego wart, więc niedługo się pojawi. A teraz jeszcze produkty do paznokci, dwa lakiery do paznokci. Pierwszy jest to OPI z kolekcji Muppetów. I to on się nazywa Warm and Fuzzy. To jest taki w zasadzie brokat. Złoto, miedziany, tutaj ma jakieś takie też oliwkowe odcienie, piękny kolor, doskonale się mieni, do tego jest taka jest koncentracja tych brokatowych drobinek, że wystarczy jedna warstwa, żeby doskonale pokryć paznokcie. Z trwałością jest tak z każdym lakierem OPI na moich paznokciach, czyli nie jest to najlepsza trwałość, ale kolor jest tego wart i szczególnie w okresie świątecznym, noworocznym miałam go na paznokciach w zasadzie przez 2 tygodnie cały czas, tylko zmywałam i nakładałam ten sam lakier, więc rewelacja. A drugi lakier to lakier z firmy Ozotic. Widzicie, zużycie też jest duże, bo go używałam w zasadzie na każdym lakierze, czy na tym z OPI, na czarnym, na granatowym, nawet na jakichś lakierach takich bardziej perłowych i cielistych również go używałam. To jest taki lakier brokatowy na bazie przezroczystej i to jest taki brokat holograficzny, który również opalizuje tutaj na złoto, miedziany, właśnie takie kolory, jak trochę jak ten lakier. Dobrze wyglądają razem, rewelacyjnie wygląda na czarnym lakierze, na granatowym również bardzo mi się podobało, więc używałam go bardzo często. Teraz już jakoś przeszło mi ochota na takie właśnie ciepłe, brokatowe, świąteczne odcienie, ale myślę, że do niego jeszcze na pewno wielokrotnie będę wracać. I to tyle. To są wszystkie kosmetyki, które urzekły mnie, które mogę nazwać moimi ulubieńcami grudnia oraz stycznia. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Informacje, jak znajdę o tych produktach, o których powiedziałam, gdzie możecie je dostać w Polsce, to podeślę Wam linki na dole pod filmikiem. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.